Rafała i Grzegorza Chmielewskich, czyli braci Collins, widzowie TVN Turbo znają z programu Odjazdowe bryki braci Collins. Rafał i Grzegorz zajmują się upiększaniem luksusowych samochodów. Pochodzące z Legnicy rodzeństwo prowadzi warsztaty w Londynie, Polsce i Katarze. Czyli to był pomysł, żeby oklejać samochody? Od czego się zaczęło? Oczywiście, że był mój pomysł. To było tak, że w niemieckiej telewizji leciało oklejanie samochodów. A dole były ceny. Jak ja zobaczyłem te ceny, to myślałem, że dwa dni, 1000 euro? Robię to. No i kupiłem kawałek folii gdzieś tam właśnie z Polski, narzędzia, no i dzwonię do Grzeszka, słuchaj Grzeszek, jest taka sprawa. Obydwoje robiliśmy budowlankę w Londynie, więc pieniążki nie były złe. Stwierdziliśmy, że popracujemy zamiast 12 godzin dziennie to 14, bo też się da. Z 2-3 roboty na raz i razem jakoś tam uzbieraliśmy parę groszy, żeby wynająć garaż. Odpaliliśmy YouTube'a, zjęliśmy samochodu z deszek, wzięliśmy do salonu i się uczyliśmy z tego YouTube'a. Nic nam nie wychodziło, najgorszą folię kupiliśmy, najgorsze narzędzia, wszystko było nie tak. Pierwsze dwa autka żeśmy tak strasznie zepsuli klientom, że nie mogli nawet do nich wejść, bo się drzwi zablokowały, musieli wchodzić bagażnikiem. Myślałam zawsze, że oni będą mieć jakąś pracę stałą, normalną, taką, rozumie pan jak to. Mężczyzna powinien zarabiać na... Od 8 do 17 tak. W jednym miejscu przez tak, całe życie. Tak, ale tak po dłuższym okresie, jak już to obserwuję, to mi się podoba mi się to. Tym bardziej dlatego, że im się to podoba. Wkrótce bracia otworzyli oddział firmy w Polsce, gdzie także mają zlecenia od znanych osób. Ich klientami są między innymi Mariusz Pudzianowski, Mamet Halidow, Popek czy piłkarze polskiej reprezentacji? Siemanko. 4 lata temu robiłeś mi SLS-a, nie? To był pierwszy chyba, który mi robiłeś SLS. Tak. Mieliśmy innych klientów z Arsenalu. Wiedzieliśmy, że Wojtek lubi samochody, wiedzieliśmy, że ma fajne. No i... A ty miałeś coś oklejonego chyba wcześniej. O konkurencji robiąc. Tak, o konkurencji. Ale ten lepiej był zrobiony. I też fajne jest to, że pozwalają FIFA zawsze wygrać. Przyjeżdżam, wygrywam FIFA i wracam do domu. A potem przyjeżdżam, wygrywam znowu i odbieram gotowy samochód. Łatwiej się prowadzi biznes za granicą, jak zmieni się nazwisko. Dlaczego to zrobiliście? Żeby nam się łatwiej prowadziło interesy. Dlaczego Collins? Bo się łatwo mawia i też jest na C. Co ty robisz? Łatwo się prowadzi firmę z bratem? Na pieniądze mnie oszuka, na tym zalety się kończą. Rafał prowadzi firmę w Polsce, gdzie mieszka z żoną Sylwią i synkiem Leonem. Natomiast Grzegorz od 15 lat mieszka i pracuje w Anglii. Ile miałeś lat, jak przyjechałeś z Polski do Anglii? 16. 16 lat. Dlaczego wyjechałeś z Polski? Długa historia. No bo ja nie miałem żadnego życia w Polsce. Nie miałem żadnej przyszłości, żadnych perspektyw. Już miałem problemy z prawem, problemy każdego kalibru. To są rzeczy, które były 16 lat temu i nie jestem z nich dumny. Miałem około 16 lat. Nie bardzo miałem na siebie pomysł. Wiesz, Krzysiek był w Anglii, mój tato był w Anglii. Mieszkałem sam, o czym też oczywiście musiałem to ukrywać w szkole, bo jakby to się dowiedzieć, to miałem z tego nieprzyjemności. Po prostu zabrali mnie do domu dziecka, nie może dziecko powiedzieć, że na to mieszkać sam. Dzieciństwo braci Chmielewskich w Legnicy nie było łatwe. Ich życie mogłoby dziś wyglądać zupełnie inaczej, gdyby nie wyjechali z Polski. Mój tato prowadził jakieś tam biznesy. Żadne tam multimilionowe biznesy, ale miał kilka swoich sklepików, wypuszczanie kaset wideo, jakąś kwiaciarnię, coś tam radził sobie. Za bardzo ufał ludziom, za dużo się później bawił, za dużo miał pieniążków przy sobie, kupował samochody i tak dalej i nie pilnował biznesów. Te biznesy mu padły. Moja tak zwana mama, bo ja tak nie zasługuję sobie na to, ta kobieta, co mnie urodziła, ja to tak nazywam, wyjechała do Włoch, jak miałem 13 lat i odezwała się z 2-3 razy i to tyle. Ona z moim ojcem mogła się kłócić, rozwodzić, robić co chciała. A z nami? Co my byliśmy winni? Wiesz, 10-latek, nie? Co ja mogłem być winny? Ja potrzebowałem mamy, były urodziny, święta, nawet kartki, życzeń, nic, przez, wiesz, od 10 roku życia do 16, nie? Nie wiem, co znaczy mama. Ja do mojej teściowej nie mówię mama, a powinienem już dawno. Nie umiem tak mówić. Nie umiem się przełamać. Bracia Chmielewscy chętnie biorą udział w zbiórkach pieniędzy dla potrzebujących w całej Polsce. 2 lata temu podarowali na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy specjalną karetkę, którą sami odnowili. W niej dzieci uczą się pierwszej pomocy. Zrobiliście super prezent, bracia Collins. Dziękuję bardzo. Cześć. Dziękujemy.